Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy sobie w Niesławnego. No i my w dzisiejszym odcinku będziemy poszukiwali Henka. Taki jest nasz główny tutaj cel tej misji. Ponieważ wcześniej ładnie nas wytrolował. No i jak widzicie, Delsin no jest tak wściekły, że chce się na nim zemścić, tak? Musimy go jak najszybciej odnaleźć, ale żeby to zrobić, najpierw trzeba rozwalić wszystkie siły tutaj specjalne DOZ. Tych jest sporo. Nawet teraz powiem wam, nie patrzę na to, czy ich zabijam, czy ich obezwładniam. Nie ma to dla mnie totalnie teraz znaczenia już. Skupmy się tylko po prostu na tym, aby... no zemścić się na tych wszystkich osobach, które miały negatywny wpływ na nas, na naszego brata i tak dalej po prostu. I w sumie tylko ten Hank oraz Augustin, tak? To są dwie osoby, które wcześniej miały negatywny na nas tutaj wpływ. Mają do tej pory w sumie, bo jeszcze żyją. Wiecie co, zmienimy sobie troszeczkę mocy. Najpierw użyję troszkę tej. Dobra, weźmiemy sobie dym i zniszczymy jeszcze te auta, bo nie wiem, czy właśnie je muszę zniszczyć, bo zobaczcie, ten wskaźnik jest cały czas zaznaczony na tych autach. Ale zakładam, że on dopiero zniknie, kiedy rozwalę wszystkich tutaj przeciwników wokoło. A nie inaczej. Jeszcze raz, bo tylko jedną rakietę zdobyłem, dobra. Dobra, nie ma się co tutaj z nimi patyczkować. Niech no ja tylko tutaj się schowam i aby się to życie tutaj troszeczkę odrodziło. I biorę się za nich, bo tutaj nie ma co czekać. Jeszcze ich tutaj kurczę kilku jest, kilkunastu nawet. Okej, ten pięknie dostał tutaj. Jeszcze tego będziemy gonili. Okej, ten też dostał, teraz ten. A ci czemu są na biało? Czyżby się poddali? Chyba nie. Okej. Jeszcze tutaj widzę trzech jest. Jeszcze dwóch tutaj, jeden tutaj już widzę, tutaj jest. Aha, ten drugi też jest, dobra, już go widzę też. Otoczyć go! Co, on nie zginął? To jest niemożliwe. Ten jest tutaj. I teraz on będzie skakał w jedną stronę, a ja pewnie w drugą. No dokładnie, nie wierzę w to. Też mam nadzieję, że wszystko robię ok, że to o to chodzi, że mam ich rozwalić. Bo cały czas ten znacznik tutaj widnieje. Co on robi tam? Dobra, dostał. Widzicie, znacznik zniknął. Cholera! Mogłem ocalić chociaż jednego i go przycisnąć. Przynajmniej wiem, że żyje. Muszę go tylko znaleźć. Zaraz, on przecież do mnie dzwonił. Muszę mieć jego numer w przychodzących. Mam cię. Dobra, przepraszam was za tą małą tutaj przerwę, to małe ucięcie, ale pad mi się rozładował, musiałem go podłączyć. Ale jestem już z wami ponownie. Po prostu musimy znaleźć teraz sygnał, tak aby namierzyć Henka gdzieś mniej więcej tutaj w okolicy.
Więc wejdziemy sobie na najwyższy tutaj budynek w okolicy i po prostu użyjemy telefonu. To jest ten sposób, który zawsze, aby go namierzyć. To jest grane! Dlaczego was nie ma? Jesteśmy w drodze, musieliśmy zorganizować jakiś transport. Dlaczego dozowcy czekają tu na Henka? 400 metrów, no prawie 400 metrów od nas jest. Jasna cholera, czemu ja wam zaufałem? Gdzie jesteście? Wynikły pewne komplikacje, zost... Okej, to będziemy sobie lecieli tutaj na wprost, mniej więcej. Potem znów sprawdzę, gdzie to jest w okolicy. Czekajcie. Co tam się do cholery dzieje? Widzicie, mamy jakiś kolejny wskaźnik, więc sobie tam pójdziemy, zobaczymy. Co oni tak walą? Kto tam tak nawala? Zakładam, że wkurzony Hank, bo widać, że zarówno Hank nas wytrolował, jak też DOZ wytrolowało tutaj Hanka. Tak mi się przynajmniej wydaje z tych pierwszych rozmów, które tutaj słyszeliśmy przez telefon. Zastanawiam się, dlaczego Hank to zrobił wszystko. On musiał 100% mieć w tym jakiś cel. Nie chce mi się wierzyć w to, że wystawiłby jednego ze swoich tak na daremno. Aha, czyli mamy tam w sumie chyba zejść. Cholera. Hank to zrobił? Hank! Jesteś tam? Nie boję się ciebie, Hank! Nie tego bioterrorysty się tu spodziewaliście, co? Dobra, pobawimy się z nimi. Wydaje mi się, że znowu muszę ich tutaj pozabijać troszkę, aby ten kolejny wskaźnik mi się tutaj pojawił. Tutaj jeden już zabity. Nawet sami do nas podchodzą, więc będzie łatwo. Dobra, tego jeszcze. Czekajcie, tego sobie bezwładnie tutaj, żeby nie przysparzał problemów żadnych. Dobra, i z góry będzie łatwiej pewnie. Jest na dole! A, szli błędnie tutaj. Się domyślają. Cholera, oberwałem, ale spokojnie, takimi rzeczami się nie przejmuję, ponieważ tutaj jest to wszystko bardzo fajnie w Infamous dla gracza tutaj zorganizowane, że ciężko jest tak naprawdę od razu zginąć, bo pojawia się taki troszeczkę szary ekran, no i potem w sumie odlecimy na jakiś tam dystans. Muszę znowu namierzyć ten sygnał. I spokojnie możemy nadal tutaj z nimi walczyć. O, czyli w sumie nie musiałem ich wszystkich zabijać. Dobra. Sprawdzę sobie tylko ten sygnał. Pozabijam tutaj tych, którzy tutaj wlecieli, aby oni mi nie przeszkadzali. I zaraz skupię się na znowu namierzeniu tutaj sygnału. No bo gdzieś on musi tutaj w okolicy być. Macie go znaleźć!
Dobra, sprawdzimy sobie tylko tutaj. Najpierw chciałem pochłonąć neon, by mieć w razie czego jakieś tutaj bronie. O, gdzieś... Zrobiłem, o co prosiliście! Dotrzymaj się umowy! Obietnicy? Przez takich jak ty straciłem 7 kumpli w Seattle. Jedyne, co sobie obiecałem, to że wyrżnę was wszystkich co do nogi i tej obietnicy dotrzymam. Czyli widzicie, tak jak myślałem. Oni po prostu tutaj chcieli tylko wykorzystać zarówno jednego, jak i drugiego. Chęć został wykorzystany przez po prostu... No znaczy, DOZ wykorzystało Hanka, Hank wykorzystał w sumie w jakiś tam stopniu z... no, Delfina, tak? Wiem, że on gdzieś tu jest. I wiem, że lubi dachy. No ale kto wie, być może dlatego, że właśnie tutaj został teraz Hank też wytrolowany. Wykorzystany, to może będzie współpracował z Delfinem. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, jestem właśnie bardzo ciekawy. Wejdziemy na górę i sprawdzimy. O Jezu, tutaj kilku, czekajcie. Prosto w nogę. I możemy obezwładnić. Okej. Z tego się orientuję, jeśli strzelamy w nogę, musimy zrobić to dwukrotnie, aby go obezwładnić. Dobra, wszyscy chyba. Jeszcze sobie zniszczymy ten helikopter tutaj. Mam 3 rakiety, więc powinno być łatwo. Ale powiem wam, że jak już zniszczyłem te wszystkie jednostki DOZ, to właśnie było sporo helikopterów w takich większych jednostkach. A wystarczą 3 strzały i już po nich. Okej, sprawdzimy teraz, gdzie on jest. Kto by pomyślał? Nie potrzebuję waszej cholernej ochrony! Idzie do przystani. Nie ma już gdzie uciekać. Ja i Hank będziemy teraz mieli małe spotkanko. Aha, czyli tam będzie. Już nawet nie muszę namierzać tego sygnału, po prostu udajemy się do niego. Już przy okazji widzę neon, sobie weźmiemy, bo coś czuję, że będzie jakaś walka między nimi. On. Fitch Fok, ona zabiła Reggie'ego. Nie wiedziałem, przysięgam. Nie wiedziałeś? Zrobiłeś nas. Tak, miała was nie krzywdzić. Chciała tylko pogadać. I co, uwierzyłeś jej? To ta stuknięta sadystka. Ale nigdy wcześniej nie zabiła przewodnika. Czy ty rozumiesz? Mój brat zginął przez ciebie. Porwała mi córkę. O, stoimy przed kolejnym wyborem. Albo darować życie, albo go zabić. Oczywiście ja będę mu darował to życie, ponieważ no... taką ścieżkę sobie już wybrałem wcześniej. A też faktycznie, no... coś... bardzo ważnego, jak córka. Powodowało, że właśnie zdecydował się na taki ruch, taki zabieg. Aby oszukać... Delsina, brata jego. Czemu nie pójdziesz z nami? Znikniesz! No. Uważaj na siebie. No my mamy zupełnie inne zamiary. Mamy zniszczyć Augustin. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i czekajcie na kolejne odcinki, które pojawią się jeszcze dzisiaj. Cześć!